Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane strzelce. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 10 do 16 października 2022 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam Was również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, dlatego bardzo proszę, szczególnie moich nowych widzów, o zapoznanie się z tymi informacjami. No i kochani, pamiętajcie o łapce w górę. Jeżeli macie ochotę, to napiszcie komentarz. A jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz i Wam się spodoba, oczywiście zapraszam Was do subskrypcji. Czekajcie, przesunkę trochę kamerkę. O, i tak chyba będzie mi dobrze. Dobra, to lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć, a na co warto uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Dobra? I oczywiście karta opiekuńcza dla Was. Karta opiekuńcza na nadchodzący tydzień. Poparcie. Poparcie. Zaoferuj komuś swe poparcie. Czerp radość z udzielania pomocy innym. Dobra. Talia dopowiadająca jest i lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Trójka kielichów, bardzo fajna energia. Energia zabawy, świętowania, chęci spotykania się z ludźmi, wychodzenia z domu, celebracji czegoś. Będziecie ogólnie w takim rozrywkowym nastroju. Nie będzie Wam się chciało siedzieć w domu, będziecie chcieli odpocząć. Znaczy odpocząć w takim rozrywkowym gronie. Na zasadzie nie zająć się pracą, tylko zająć się zabawą, spotkaniami z innymi, zabawą z dziećmi, zabawą z psem, z kotem, z kimkolwiek, tak? Będziecie w takim dobrym nastroju, będzie Wam się chciało. Będzie Wam się chciało, właśnie mówię, wychodzić gdzieś, coś celebrować, imprezować, tak? Także taka energia radości, spotkań, świętowania. Fajnie, jak najbardziej. Dobra, co miłego się może wydarzyć, zobaczmy. Strzelce, as kielichów. Kochani, as kielichów oczywiście może oznaczać początek nowej miłości, więc jeżeli chcecie miłości, jeśli poszukujecie miłości, coś takiego może się dla Was wydarzyć. Jeżeli jesteście w stałych związkach, może rozpocząć się jakiś nowy cykl uczuciowy w Waszych związkach. Możecie wejść o poziom wyżej, może coś się wydarzyć, co Was wzmocni. Zobaczymy. Ale as kielichów to też kreatywność. Może wylać się z Was jakiś nowy pomysł, nowa idea, którą będziecie chcieli wprowadzić w życie. Ale as kielichów to też miłość do samego siebie, akceptacja samego siebie ze wszystkimi wadami, ze wszystkimi dysproporcjami, ze wszystkim, w całości, totalnie. Także, kochani, piękna karta. Zobaczmy tego asa kielichów. Wisielec. Arcykapłan. Coś tu... Dwójka kielichów, no miłość, kochani. Co tu dużo gadać, no miłość. Dziewiątka mieczy, a zbuła w słońce. Kochani, jeżeli jesteście w stałych relacjach i było ostatnio jakieś zawieszenie tej relacji, jakieś blokady, czuliście, że coś nie idzie do przodu, że coś jest zawieszone, może była zawieszona komunikacja między Wami, może się o coś pokłóciliście, ale czuliście, że jest jakaś blokada pomiędzy Wami w tej relacji i mocno się tym stresowaliście, bo mamy tą dziewiątkę mieczy, kochani, w tym tygodniu te blokady zostaną ewidentnie pokonane. Uda Wam się coś przepracować, przegadać, dzięki czemu wejdziecie na wyższy poziom tej relacji. Rozpocznie się dla Was nowy cykl uczuciowy, ale też pełen pasji, więc jeżeli ta pasja ostatnio trochę przygasła, było mało żaru w tym związku, w tej relacji, to zdecydowanie zostanie odbudowana. Nadchodzą dla Was szczęśliwe czasy, pełne radości, pełne celebracji, ale też pewne klarowności, takiej jasności. Więc jeżeli coś było dla Was niejasne, wszystko zostanie wyjaśnione i to zapoczątkuje nowy cykl właśnie dla Was, moje drogie strzelce. Bardzo fajnie.
Jeżeli jesteście singlami i w ostatnim czasie czuliście właśnie się tacy zawieszeni, że nikt się koło Was nie kręci, nie ma zainteresowania, w ogóle cisza, spokój, w ogóle nudy i tak dalej, to w tym tygodniu ktoś bardzo, bardzo miło Was zaskoczy. Powiem Wam tak, ta osoba może być dużo starsza od Was, bardziej doświadczona, może mieć jakąś rodzinę z poprzedniego związku, tak? Może być szanowana przez swoje towarzystwo, tak? Może być na jakiejś takiej wysokiej randze gdzieś może być nawet właśnie w jakiejś publicznej sekwencji, tak? Pracować i tak dalej. Może być gdzieś tam na jakimś poważnym stołku. Ale kochani, no to jest prawdziwe uczucie. Mam wrażenie, że pozycja tej osoby, bądź różnica wieku, różnica między Wami w jakimś tam stopniu na pewno będzie widoczna, to może Was, kochani, trochę stresować. Ale mam wrażenie, że im bardziej, może właśnie inaczej, im mniej będziecie wprowadzać w to wszystko myśli, zastanawiać się i demonizować trochę tę sytuację, tym bardziej uczucia będą dochodzić do głosu, a uczucia będą mówić całym sercem, że to jest Wasza bratnia dusza, że to jest dla Was początek nowej miłości, czegoś bardzo pasjonującego, że nadchodzą dla Was bardzo, ale to bardzo szczęśliwe czasy. Oj tak, oj tak. Mhm. Kochani, dla części z Was, jeżeli czekaliście na jakąś ofertę współpracy od kogoś albo na jakąś ofertę awansu, na jakieś wyższe stanowisko, które zapewni Wam dzięki temu właśnie jakąś współpracę na przyszłość i trochę mieliście przez to nieprzespane noce, stresy, zmartwienia, to nie martwcie się, bo tutaj jakaś blokada, jakiś zastój, przestój zostaje pokonany i dla Was rozpoczyna się w tym tygodniu nowy cykl, osiągacie to stanowisko, które pragnęliście, bądź otwiera się przed Wami właśnie szansa na tą współpracę, której pragnęliście i sprawy zdecydowanie ruszają do przodu. Mhm. Okej, okay. Na co uważać? Zobaczmy. Rycerz Buław. Kochani, uważajcie na pośpiech przede wszystkim. Nawet jak będziecie gdzieś jechać czy coś, to spuśćcie trochę nogę z gazu i te sprawy. Ale uważajcie też na szybkość podejmowanych decyzji. Zanim podejmiecie jakąś decyzję, zanim przystąpicie do akcji, zanim, nie wiem, zechcecie komuś jakąś burzę zrobić albo z kimś się pokłócić czy coś takiego, to bardzo Was proszę, przeanalizujcie sytuację. Wiecie, czy głębokie wdechy, zastanówcie się, czy to wszystko jest warte Waszej atencji, bądź czy macie wszelkie właściwe informacje na ten temat. Kochani, rycerz Buław też jest taką energią, pojawiam się i znikam, więc uważajcie też na takie osoby, które właśnie pojawiają się i znikają w Waszym otoczeniu. Jeżeli macie takiego eksa-eksową, jakiegoś tam romansa, bądź przyjaciela, pseudo-przyjaciela bym powiedziała, znajomego, który pojawia się tylko kiedy czegoś chce, a później nie odzywa się przez dłuższy czas i kompletnie nie można na niego liczyć, no zdecydowanie nie warto inwestować w taką relację, tak? Okej, okay. No to co w miłości? Piątka kielichów. O, i tu mamy już chyba jakąś zupełnie inną historię. Piątka kielichów mówi o jakimś smutku, o rozczarowaniu, o być może jakiejś sprawie z przyszłości, która wypłynie na jaw, wypłynie na wierzch i przyprawi Was troszeczkę o jakiś smuteczek, o jakieś rozczarowanie. Może wrócą jakieś wspomnienia przykre, poczucie straty. Zobaczmy, o co chodzi z tą piątką kielichów. Królowa kielichów. Czwórka kielichów. Siódemka mieczy. Wiecie co, to nie jest Wasza energia. To nie jest Wasza energia. To jest energia kogoś, kto Was oszukał, okłamał z przeszłości. Z kim już nie macie kontaktu, z kim być może kontakt się urwał. To mógł być ktoś, kto właśnie z kim byliście w związku albo z kim jakoś tam romansowaliście, ale wyszła jakaś prawda na jaw. A propos siódemki mieczy, że ta osoba była z Wami nieszczera, że Was okłamywała, że manipulowała z wami w jakiś sposób. Może przez jakiś czas tego nie dostrzegaliście, ale w końcu ta prawda wyszła na jaw i to spowodowało właśnie jakąś blokadę, zerwanie kontaktu. Ta osoba no, mogła być nawet Waszym mężem, ale mamy tutaj królową kielichów, więc rak, ryby, skorpion, baran, lew, strzelec, baran bardzo mocno. Mhm. Mam wrażenie, kochani, że tu jest przebitka energii tej osoby. Ja nie widzę tutaj kontaktu ze strony tej osoby. Ta osoba może za jakiś czas się tutaj do Was odezwie, może zaoferuje Wam jakąś pomoc finansową albo cokolwiek, nie wiem, jakieś wsparcie, nie wiem, tak sobie pomyślałam, albo potrzebować może Waszego wsparcia finansowego w jakiejś tam kwestii, ale kochani, ta osoba mega żałuje tego, co zrobiła.
To Wam mówię. Ta osoba nie odezwie się tutaj. Od razu Wam mówię, a przynajmniej nie w tym tygodniu, ale przebiła się energia tej osoby. No kochani, oczywiście to Wy możecie mieć też jakieś żale w związku z jakąś osobą, którą oszukaliście w przeszłości, tak? Może też powrócić wspomnienie takiej osoby, która Was oszukała w jakiś sposób w przeszłości, którą kochaliście i która Was zraniła. Ale ja czuję bardziej, że jest to taki żal za grzechy trochę. Osoby, która Was okłamała, która Was oszukała, która Was zraniła, która nie dostrzegała, co ma cudownego przy sobie, jaką kochającą kobietę, jaką kochającą osobę, jaką szansę na miłość. I teraz czuję, że tę szansę straciła bezpowrotnie, tak? Że jest blokada, że nie ma szans na powrót. Może właśnie przez ten czas, w którym się nie widzieliście, albo od którego się rozstaliście, ta osoba dojrzała, tak? Z króla była przeszła w energię cesarza, ale myślę, że ogólnie Wy już nie chcecie tej osoby w swoim życiu, że już jest za późno i nawet jeżeli ona by w jakiś sposób powróciła do Waszego życia, to Wy powiecie jej nie. Powiecie jej nie, bo za dużo się wydarzyło przykrych rzeczy między Wami i nie chcecie wrócić do tej sytuacji. Ale tutaj wyszedł, kochani, ten smutek i żałowanie, żałowanie przeszłości. I to nie jest Wasze, bo Wy jesteście w energii trójki kielichów. Okej, może coś tam przemknąć u Was w tym tygodniu, jakaś taka myśl o tej osobie, ale nie sądzę, że będzie aż tak przykra. Przynajmniej ja tego jakoś tam specjalnie tak aż nie czuję. Więc wydaje mi się, że mówię, to jest energia tej drugiej osoby. Tak. No dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. A tu mamy, kochani, sąd ostateczny. Jeżeli walczycie teraz w jakiejś sprawie sądowej o spadek, o alimenty, o jakieś zadośćuczynienie, o cokolwiek, kochani, sąd ostateczny może mówić, że w tym tygodniu ostatecznie ta sprawa się rozegra. Dostaniecie jakiś wyrok, że wszystko zostanie sprawiedliwie załatwione, tak? Sąd ostateczny może też mówić o powrocie jakichś osób z przeszłości bądź sytuacji z przeszłości, z którymi trzeba będzie się rozliczyć jeszcze raz, tak? Zobaczmy ten sąd ostateczny. Sąd ostateczny. Rycerz mieczy, dokładnie. Komunikacja, wiadomości. Piątka pentakli. Dziesiątka pentakli. Kochani, walczycie, dla części z Was walczycie o jakiś spadek, ewidentnie. Bo mamy dziesiątka pentakli, dla mnie dziesiątka pentakli to jest właśnie spuścizna, to jest jakieś mieszkanie, to jest spadek, to jest jakaś forma pieniężna pochodząca właśnie z rodziny. Więc część z Was, jeżeli walczy o jakiś spadek, o jakieś pieniądze, które są, Wam się należą, kochani, w tym tygodniu otrzymacie wiadomości, że czas właśnie jakiś braku właśnie mija i w końcu dochodzicie do tej dziesiątki pentakli, czyli osiągacie właśnie ten swój sukces. Tak jest, widzicie, w końcu możecie spokojnie odpocząć. Przyjdą dobre wiadomości, które Was usatysfakcjonują, mamy tego rycerza kielichów, rycerz kielichów to dobre wiadomości i czwórka mieczy, w końcu odpoczynek, w końcu spokój, dziesiątka kielichów, satysfakcja. Jakieś blokady zostają pokonane, jakaś decyzja podjęta i ta decyzja przyniesie Wam sprawiedliwy wyrok, tak? Kochani, dla części z Was faktycznie może powrócić jakaś osoba z przeszłości, która czuje się samotnie, czuje się odrzucona. Z tą osobą mógł być jakiś konflikt kiedyś, może jakaś niewyjaśniona sprawa, ta osoba może wrócić, zwrócić się do Was o jakąś pomoc finansową i będzie odzew ze strony tej osoby. Mam wrażenie, że to jest ktoś z rodziny, ktoś z bliskiej rodziny bądź dalszej rodziny, tak? Ale mam wrażenie, kochani, że jeżeli tak jest, ta osoba, mówię, zwróci się do Was o pomoc właśnie szczególnie finansową. No i właśnie, powiem Wam tak, że zaoferujecie jej pomoc, ale trochę w inny sposób, na pewno nie finansową, kochani. Może ta osoba nie zasłużyła na jakieś finanse, może czujecie, że nie jest tego warta, ale... To znaczy nie jest tego warta, źle może powiedziałam, ale kochani, mam wrażenie, że jeśli chodzi o finansowe aspekty, to nie dacie tak łatwo tej osobie, wiecie, tej kasy. Może tutaj będzie kwestia takiego czasu, dania jej czasu, żeby mogła udowodnić jakąś swoją wartość, żeby mogła udowodnić właśnie, że zasługuje w jakiś sposób, tak? No tak, tak to widzę, tak? Że trzeba będzie po prostu poczekać, trzeba będzie coś przeczekać, zastanowić się, zanim w pełni zainwestujecie w tą sytuację. Ale jeżeli nie chodzi o jakąś pożyczkę, nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi na przykład o to, że ta osoba czuje się samotnie, czuje się winna, czuje się pozostawiona samemu sobie i teraz powraca do rodziny, tak? Niczym jak ten syn marnotrawny, powiedzmy,
to, kochani, usłyszycie tutaj ważne słowa od tej osoby. A propos uczuć, a propos tęsknoty, a propos przeprosin. Mam wrażenie, że to będzie tak intensywne, że spowoduje pewnego rodzaju uleczenie jakichś dawnych ran i przywrócenie takiej równowagi właśnie do tej relacji. Emocjonalnie bardzo dobrze. Emocjonalnie bardzo dobrze. Tutaj emocje naprawdę popłyną. Mam wrażenie, że łzy też będą takie oczyszczające mocno i sprawy powrócą właśnie, tak jak mówię, do harmonii, do pełni szczęścia. Ok, praca i finanse, co tutaj? A tu mamy, kochani, śmierć. Coś się kończy, coś się zaczyna. Zrzucacie starą skórę. No, jakaś reaktywacja, jakaś transformacja się tutaj poważna szykuje u Was w pracy. Zobaczmy tą śmierć, o co chodzi? Może też sygnalizować zakończenie jakiegoś starego projektu, rozpoczęcie nowego. Może oznaczać zakończenie jakiejś pracy, zwolnienie z pracy i pójście na poczet czegoś nowego. Zobaczmy. Dziewiątka kielichów, no bądź co bądź jest spełnienie marzeń, także to już jest dobrze. As mieczy, nowy początek, ale też prawda, klarowność, zwycięstwo, no i sprawiedliwość. Pięknie, kochani, król pentakli na spodzie. Dziewiątka mieczy, ósemka kielichów. Kochani, jeżeli faktycznie są jakieś, dla części z Was po prostu są jakieś trudności w pracy, dziewiątka mieczy, czym się tu stresujecie, jakąś podróżą, jakimiś tam sprawami biznesowymi, tak, może właśnie jakimiś urzędowymi sprawami, tak, bo mamy tutaj tą sprawiedliwość, więc może chodzić konkretnie o jakieś papiery, złożenie jakichś papierów, coś w tym stylu. Kochani, w tym tygodniu zdecydowanie to wszystko się pięknie rozwiąże. Wyjdzie jakaś prawda, będzie jakiś nowy początek, będzie spełnienie marzeń, więc jeżeli czekacie na odpowiedź w sprawie jakichś papierów albo zatwierdzenie jakichś wniosków, coś takiego. Kochani, to w tym tygodniu się zdecydowanie tego doczekacie. Będzie sukces, koniec zmartwień, odejście od zmartwień i jeszcze ten as buław w słońce. Widzicie, wszystkie sprawy idą do przodu, rozpoczyna się dla Was jakiś nowy cykl. Część z Was złożyło jakiś wniosek, na przykład o podwyżkę albo o jakiś awans, co jest Waszym takim marzeniem i kochani, uzyskacie sprawiedliwą odpowiedź, że jakiś etap się dla Was kończy i rozpoczyna nowy, który jest właśnie dla Was bardzo, bardzo korzystny. Dla części z Was oczywiście może to być kwestia, że zostaliście zwolnieni z pracy albo zakończyliście jakąś pracę i staracie się o jakąś nową. Mamy asa mieczy, czyli jakiś nowy pomysł, nowa idea. Część z Was złożyła papiery, jakiś biznesplan o założenie swojej własnej firmy i to jest właśnie tym Waszym marzeniem. Bądź złożyliście jakieś papiery do firmy, która jest Waszym marzeniem. I kochani, sprawiedliwość oznacza podpisanie umowy, król pentakli, rozpoczęcie nowego właśnie cyklu zawodowego, stabilizację, bezpieczeństwo. Właściwie no, to nie jest nowy cykl zawodowy, tylko chodzi o to, że tutaj będziecie czuli się naprawdę bezpiecznie. Wszelkie zmartwienia mijają. Tak jak mówię, idziecie w stronę szczęścia, w stronę zadowolenia. Część z Was może się gdzieś przeprowadzać, wyjeżdżać, ale kochani, no tak jak mówię, tutaj jest sprawiedliwość karmiczna, spełnienie marzeń, nowy początek, transformacja też Wasza, więc kochani, pokazujecie naprawdę pazur, pokazujecie na coś Was stać, sięgacie po swoje marzenia i osiągacie te swoje marzenia, więc bardzo, bardzo cudownie. Rada, strzelce, rada, siła. Uwierz w siebie, masz w sobie więcej siły niż Ci się wydaje, tej siły wewnętrznej. Podchodź też z taką wrażliwością do siebie, do innych ludzi, z wyrozumiałością. Nie oceniaj przez pryzmat przeszłości tego, co się wydarzyło, tylko staraj się skupić na tym, co jest tu i teraz. Siła leży w naszych sercach. A Wy, moje drogie strzelce, macie bardzo silne serce, takie pudzianowskie serce, jeśli wiecie, o co mi chodzi, a na pewno wiecie. Także potężne serducho macie, kochani, i potężna siła właśnie w nim drzemie. Dobra, zobaczmy zwierzaczka dla Was. Zwierzaczek. No, wcale się nie dziwię, że będziecie w takim trybie naprawdę zabawowym, jak tyle dobrych rzeczy wokół Was się będzie działo. Właśnie tutaj, ten nowy kielich, tak? Tutaj podpisanie jakiejś umowy, pogodzenie się z kimś. Kochani, no piękny tydzień się zapowiada, więc wcale się nie dziwię, że ta trójka kielichów jest z Waszej energii ogólnej. Super! Wow, jeszcze macie białego jelenia. Niesamowite. Protector, obrońca. Jesteś starą duszą. Twoim najlepszym przyjacielem jest natura. Użyj swojej intuicji, żeby zabrała Cię tam, dokąd chcesz iść. Obudź w sobie potężne siły, które drzemią wewnątrz Ciebie. Jesteś stworzony, by kreować błogosławieństwa za pomocą swojej magii. Pięknie. Pięknie.
Dobra, strzelce, to co? Jeszcze pytanie i odpowiedzi. Więc jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3, a ja już losuję Wam odpowiedzi od naszych kochanych aniołków. Jeden, dwa i trzy. Dobra. No to co? Odsłaniamy. Odpowiedź numer 1 brzmi... Nie ma powodu do zmartwień. No oczywiście, że nie ma. Odpowiedź numer 2 brzmi... Medytacja przyniesie odpowiedź. I odpowiedź numer 3... Mało prawdopodobne. Dobra. To by było na tyle, kochani. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę Wam cudownego tygodnia i powodzenia ze wszystkim. No i widzimy się za niedługo. Buziaki! Pa, pa!